Wiza kinoletnie to nie tylko projekcje filmowe, ale też rozmowy i spotkania z aktorami. Piotrze, jesteśmy bezpośrednio po spotkaniu, po seansie Tarapaty. Ja muszę ci powiedzieć, że dawno nie byłam na takim spotkaniu, gdzie dziecięca publiczność była tak zaangażowana. Myślałam, że cię w ogóle nie wypuszczą, ale ta ciekawość niezaspokojona. Myślę, że my dorośli gdzieś to po drodze gubimy, a tutaj ogień. Jakie wrażenie? Ja bardzo lubię po tym filmie. Ten film mi dał to, że te spotkania z dziećmi i oni rzeczywiście, wiesz, jak za pierwszym razem, kiedy pokazywaliśmy film we Wrocławiu, spotkanie trwało chyba dłużej niż film. I to jest naprawdę spotkanie. Bo często spotkania z dorosłymi, naprawdę trzeba się dużo nastarać i narobić naprawdę śmiesznych i głupich rzeczy, żeby obudzić w widzach dorosłych dzieci. Ja w zasadzie dzisiaj zostałam zwolniona ze swojej pracy, bo dzieciaki mnie zastąpiły. Nie mów tego na głos, bo tutaj usłyszy organizator. Zostałam zadając pytania, ale uwielbiam takie sytuacje, bo to tylko pokazywało, że ta ciekawość jest ogromna. Które pytanie ci najbardziej zaskoczyło? Bardzo mi się podobało, ile pan ma lat, ile pan zarabia. Tak, ale to jest właśnie najciekawsze, że nie wiesz, że tutaj, że spotykasz się z ciekawością w takiej czystej formie i że ktoś jest tobą zainteresowany. Jak nie jest, to nie zadaje pytania i wychodzi. Ta szczerość i naturalność jest super, taka otwierająca i daje ci energię. A które ci pytanie najbardziej zaskoczyło? Bardzo dojrzałe dla mnie też było to pytanie o to, czego w aktorstwie najbardziej nie lubisz. Tak, ale każde z nich zdawało, rzeczywiście tego też się nauczyłem na tych spotkaniach, że dzieci nie dają się oszukać. Że chcą odpowiedzi na pytanie i w związku z tym, kiedy one zadają mi to pytanie, to ja muszę je sobie zadać na serio i wtedy się okazuje, że każde z tych pytań jest naprawdę ciekawe. Dostałeś pytanie o to, ile masz lat. Ja w zasadzie się z tobą prawie współodczuwałam, bo jestem rok od ciebie młodsza, no i kiedy padło zdanie ile, to pocieszające było to, że dziewczynka powiedziała, czy to jest dużo, czy mało, tak sobie, czyli jeszcze trochę przed nami. Wiesz co, no, ona trafiła w sedno, dokładnie stwierdziła to, co mówią statystyki, bo to jest dokładnie statystyczna połowa życia. Tak sobie jest, nie? Ale jak jest tak sobie, to może być tylko lepiej. No ja myślę, że tak. Nie, ja tego w ogóle nigdy się nie bałem czasu. Zawsze wierzyłem, że z czasem jest lepiej i miałem nawet sposób, jak już się zaczęły pojawiać tematy typu, wiesz, starzeć się, nie starzeć się, no, i tak dalej, to pomyślałem sobie, że znalazłem sposób na to, jak długo wyglądać młodo i być starym i wyglądać młodo. Trzeba bardzo szybko zestarzeć się wewnętrznie. Ojej. Zestarzeć, ale taka stara dusza to będzie dobra czy niedobra? Nie wiem, ale no. Taka odpowiedź mi przyszła do głowy i dzięki temu już nie muszę się więcej nad tym zastanawiać. Będę tak dociekliwa, jak wtedy dzieciaki, tak łatwo ci nie odpuszczę. To taka cecha. Złapałeś się kiedyś na tym, że zgubiłeś gdzieś po drodze jakąś dziecięcą cechę? Bo ja na takich spotkaniach zawsze sobie przypominam, że ta spontaniczność jest najlepsza. My jesteśmy w takich gorsetach dorosłych często, a tutaj nagle masz pytanie, bierzesz mikrofon i po prostu je zadajesz, koniec, kropka. No tak, nie wiem, co, ja wiesz, zawodowo muszę pobudzać to cały czas w sobie i ja lubię grać z dziećmi, lubię grać ze zwierzętami właśnie po to, żeby móc to cały czas ćwiczyć. To jest najciekawsze, móc właśnie zagrać. Ze zwierzętami też jest świetnie, bo one już niczego nie jesteś w stanie przewidzieć. Nawet te, których właściciele udają, że je przetresowali, to są nieprzewidywalne na 100%. I to pozwala ci tak nagle odetchnąć i sprawić, że no, widzisz każdy moment, w którym zaczynasz udawać. No to kiedy, skoro jesteśmy przy zwierzętach, to teraz sobie wyobraziłam taki obraz. Beztroski idealnej dla mnie to jest taki obraz, kiedy pies macha ogonem, a masz wrażenie, że wręcz ogon macha psem. To kiedy czułaś ostatnio taki rodzaj beztroski, kiedy kompletnie wszystko puszcza, jesteś stuprocentowo zanurzony w chwili, się cieszysz jak dziecko lub jak ten pies? Dzięki temu, że w moim życiu zawitali Ida i Aaron, to jest ta możliwość, jeżeli tylko nie wstaję wcześniej niż oni, a czasami się tak zdarza, że muszę jechać na plan wcześniej, to mam tę radość, kiedy oni się budzą, bo to jest coś takiego, że oni
są we dwójkę, są kwintesencją właśnie aktorstwa też, tego, czego ja szukam i co dostrzegam w aktorstwie, czyli wspólnoty. I oni budzą się, patrzą sobie w oczy i zaczynają się śmiać i szukają swoich oczu no i wtedy nie masz szans, no musisz się śmiać, bo oni się śmieją cali. Więc to mam to na co dzień. To jest taki największy bonus z tego, że przychodzi do ciebie właśnie ktoś, kogo chyba w dzisiejszych czasach twoja rola sprowadza się do tego, żeby go ochronić przed jak najdłużej albo przed sformatowaniem. Adam Woronowicz mi powiedział niedawno, że zapytany o to, jakiej nagrodzie marzy, że marzy o Oscarze za całokształt twórczości ojcowskiej. Czy to też jest twoje marzenie? Nie, ja mam, a propos dzieci, to mam raczej takie marzenie, żeby oni po tych 14 latach, które są wymagane według mnie przez naukę i naturę, do moja obecność jest ten, żeby oni czuli się tak swobodnie i odważnie, żeby mogli zapomnieć o mnie. Znaczy, że oczywiście zadzwonić, spotkać się, podzielić się swoją radością, ale żeby czuli się niezależni, żeby czuli się gotowi na spotkanie ze światem i mogli realizować siebie. To jest coś, co mają rośliny. To jest kiedyś pod tym kątem, oglądałem jakiś program i była mowa a propos rodzicielstwa, że rośliny tak mają skonstruowane nasiona, żeby poleciały jak najdalej od rodziców. Dają że rodzice tak, ich cała miłość polega na tym, że muszą jak najdalej je posłać, bo jeśli to wiedzą, że jeśli nasiono spadnie zbyt blisko, to ich cień odbierze im słońce. Zapamiętam tą metaforę. Ostatnio swoją drogą dużo rozmawiałam o ogrodach. Byłam u Piotra Cieplaka, reżysera teatralnego. Wyobraź sobie, że ma ogród, gdzie już posadził od 12 lat ponad 300 gatunków drzew. I to w jaki sposób opowiada o tym miejscu. Powiedział na przykład, że jego ogród to jest trochę taki jak teatr. Mówi, że będzie robił to show, jeszcze już robi od 12 lat, będzie to robił do końca życia. Aktorzy są może trochę bardziej cierpliwsi, ale powiedział, że w zasadzie to jest to samo, czyli sprawdzanie się, szukanie harmonii, wyrozumiałość wobec ciebie. To wszystko miało bardzo dużo wspólnego z teatrem, więc ta drzewna metafora bardzo do mnie trafia i myślę, że nie ma przypadków, że to wszystko się tak zaczyna ze sobą łączyć. Bo rośliny chyba dochodzą w końcu do naszej świadomości, dochodzi głos, że są najsilniejsze. Ich jest najwięcej, potrafią być wszędzie i potrafią dokonywać tego cudu zamiany nie wody w wino, ale po prostu wody, ziemi i słońca w życie. No to jak jesteśmy przy tej metaforze takiej drzewnej, to na koniec, co karmi twoje aktorskie korzenie najbardziej? Nie pozwala się rozrastać. Może twój najważniejszy czuły ogrodnik. Masz takiego mistrza, gdzie poczułeś, że Piotr Cieplak powiedział coś bardzo ważnego, że on jako reżyser musi pamiętać, że nie może być pępkiem świata, że jedynym jego obowiązkiem, zarówno w tym jego ogrodzie, jak i na scenie, jest danie ludziom przestrzeni. Dla mnie bardzo istotne. Może pomagać, ale na pewno nie zastąpi aktora. Miałeś takiego nauczyciela, czułego ogrodnika? Spotkałem mnóstwo pedagogów i mnóstwo ludzi, od których się uczyłem. Znaczy, ja gdzieś byłem zaprogramowany i chyba nadal jestem na uczenie się, mam nadzieję. I teraz doszedłem do wieku, w którym zaczynam się dzielić tym doświadczeniem, które od innych zabrałem, pomysłami. W pewnym sensie jest, może to jest w ogóle coś takiego, czyli trwanie ponad długość swojego życia. Że jestem częścią, wierzę w to, jestem i to widzę poprzez właśnie udział w edukacji. Że jestem częścią jakiegoś złożonego systemu, który trwa dłużej niż ja. I moim zadaniem jest, albo jednocześnie moją radością jest pozwolić wpłynąć do siebie informacją, wymieszać w jedyny możliwy sposób, bo to jest twój jedyny punkt widzenia i tylko mnie udało się spotkać z tymi osobami w tych momentach, a potem tak wykonać pracę, która pozwoli mi się tym podzielić, dodając coś jeszcze. I dzięki temu ja myślę o aktorstwie właśnie tak ponad jedną rolę.
Myślę o tym jako o procesie, o byciu aktorem, o twórczości, o tym, że można to spróbować zapisać, że można tym się podzielić, że można tworzyć narzędzia. Myślę, że to jest chyba taka wiara, że aktorstwo jest twórczością. A ten jeden, chociaż czułogrodnik, tak z imienia i nazwiska? Wiesz co, żeby nie krzywdzić innych, to osoba, która jest tutaj związana z regionem, a która już nie żyje niestety, to jest Stefan Burczyk. Jeden z pierwszych moich mistrzów, takich, który wniósł właśnie ten sposób myślenia.